Teraz patrzymy na ten ofensywny atak Wisły. I mamy pierwszą bramkę dla Białej Gwiazdy. Jest prostopadłe podanie w pole karne. Będzie bardzo groźnie położony Waldemar Sotnicki i mamy 2-0 dla Wisły Kraków w 38 minucie, a więc na około 7 minut przed końcem pierwszej połowy. Patryk Małecki pojawił nam się tam na prawej stronie boiska. Jakieś tam rotacje widocznie zastosowane na linii Małecki-Widemą. No i robi nam się w ostatnich fragmentach, może nie ostatnich, ale w końcówce pierwszej połowy, rezultat 2-0. Ruszają za takim Wiślacy. Stilić do Evera Valencji. Valencja. I to jest gol. W akcji widzimy Ever Valencja. Kieruje piłkę do siatki w 72 minucie. Mamy więc debiutancką bramkę prawoskrzydłowego Kolumbijczyka z numerem 10 na plecach. Na pewno to jest miłe dla niego, miłe wejście do drużyny.